Hej wszystkim, z tej strony Charmin, witam was bardzo serdecznie w Hakuoki po raz kolejny. Tak, słuchajcie, nie mogłam się doczekać, oczywiście zasiadłam, jakże to inaczej. No i co? Zobaczymy, co się zadzieje po tej ich ciężkiej nocy, bo kurna, co to było, ja pierdzielę. W ogóle się tego nie spodziewałam, że Sannanowi tak odbije, no ale dobra. Kapitanowie Shinsengumi zgromadzili się w pokoju głównym. Okej, wszyscy, nie martwcie się. Najgorsza część dla niego już minęła. Czyli przeżył, innymi słowy. Cały pokój razem westchnął z ulgi. A więc, jak tam Sannan? Wciąż śpi. Wygląda tak spokojnie. A więc Sannan nie oszalał. Czy Sannan oszalał tak jak wszyscy inni? Możecie się mnie zapytać. Inoue tylko potrząsnął głową. Niczego się nie dowiemy, dopóki się nie obudzi. Jak na razie wygląda jak zawsze. No zobaczymy. Zaraz potem drzwi się otworzyły. Dzień dobry wszystkim. Jak się macie? Cholera i to. Harada. Oj chłopcy, w ogóle Harada jest taki wielki, że się w kadrze nie mieści. To jest piękne. To nie było najmilsze powitanie, jakiego oczekiwałem. Ojejku, wyglądacie dosyć posępnie. Czyli ty nie wiesz, okej. No cóż. Czy to nie jest jasne, że to dlatego, że widzimy ciebie tak wcześnie rano? Nagakura, jak możesz do kolegi tak mówić? Ach, Nagakura, mój drogi, jesteś takim żartownisiem. Powiedzmy. Itō nie zareagował na ten niemiły ton Nagakury i odwrócił się do reszty mężczyzn. Okej. Co wy wyglądacie dzisiaj tak nie bardzo? Czy to ma coś wspólnego z tym, co się stało zeszłej nocy? Przynajmniej tak przypuszczam. Dokładnie. Dzięki, Kondo. Tak, słuchajcie, popracowałam trochę i mam nadzieję, że będzie lepiej słychać. Cóż, nowy sprzęt, nowe ustawienia, co tak zawsze jest. Oczy Kondo desperacko zaczęły szukać kogoś, kto coś wymyśli po pokoju. Sano, wymyśl coś. Co? Ja? Wiesz, bo wczoraj... No to super, to w ogóle nie będzie podejrzany, Sano, naprawdę. Jesteś beznadziejnym aktorem, lepiej się nie odzywaj. No chociaż raz się z tobą, Okita, zgodzę, niech ci będzie. A może pozostawimy wyjaśnianie osobie, która umie złożyć dwa słowa ze sobą? Okita odwrócił się w stronę Saito, oczekując. Ten drugi się odezwał. Tak jak słyszałeś, tak, o komanderze, tak, i to. Okay. Co się wczoraj wydarzyło w naszych kwaterach głównych? A, jakiś incydent, tak? Tak, jednakże nie udało nam się jeszcze do końca zrozumieć tej sytuacji. Gdybym teraz miał tobie wytłumaczyć to, co się stało, ryzykowałbym zagubieniem ciebie albo nieodpowiednimi informacjami. Saito, jak mądrze. No rzeczywiście. Jeśli zechcesz, będę naprawdę szczęśliwy, jeżeli powiem ci o detalach późnym popołudniem. Okej, zrozumiałem. Normalnie, Saito, jestem w szoku. Znaczy, ja tam wiedziałam, że ty jesteś taki zdolny. W takim razie będę oczekiwał na dowiedzenie się więcej. W takim razie życzę wszystkim miłego dnia. Boże, co ja tłumaczę, ludzie, co ja tłumaczę? Itō obdarzył nas kolejnym dziwnym uśmiechem. Wstał, przytaknął i wyszedł pośpiesznie z pokoju. A, wygląda na to, że jakoś to poszło. Co masz na myśli? Ito jest dosyć inteligentną osobą. Nie powinniśmy sprawić, że widzi nas tutaj razem. Jedynego z nas, którego tutaj nie było, to Sannan. Nie zajmie mu to zbyt długo, żeby zdać sobie sprawę, że coś jemu się stało. I to prawdopodobnie zgadnie, co tak naprawdę się tutaj stało, ale... Zgadł w sumie, ale postanowił, że nie będzie na nas naciskał. O, panie! Patrzcie, kogo przywiały wiatry! Spojrzałam w górę w momencie, kiedy Sannan otworzył drzwi i wszedł przez nie. Sannan! No, dzień dobry wszystkim. Nie patrzcie na mnie tak, jakbym był jakimś potworem. To nie tak, że nas zaatakowałeś, ani nic, okej? Sannan-san, jesteś pewien, że powinieneś być już na nogach? Jestem tylko trochę wycieńczony i obolały. Prawdopodobnie to są efekty mojej nowej kondycji. Przynajmniej tak przypuszczam. Ci, którzy... jakby... byli w to zamieszani, bardzo często odczuwają ciężar, jeżeli chodzi o dzienne aktywności. Jest to dla nich dosyć wykańczające. No to pięknie. Pięknie. Też się w jakieś wampiry pozamieniali. Po prostu super. Super. Sannan wyglądał na dosyć białego. No właśnie. Ale nie wyglądało na to, żeby było mu jakoś ciężko stać czy mówić. Ale jeżeli jest to ciężkie dla niego, żeby poruszać się w trakcie dnia... Ja już dłużej nie jestem człowiekiem. Te słowa zagnieździły się ciężko w naszych sercach. Nawet kapitanowie zapadli w ciszę. Sannan! Nie dbamy o to, kim ty jesteś. Ważne, że żyjesz. To dla mnie wystarczy. Kondo wstał i złapał ramiona Sannana delikatnie. Jego ekspresja była jasna i kochająca. Kondo-san! On jest taki kochany. Łzy niemal wytoczyły się z jego lśniących oczu. A więc, jak tam twoje ramię? Uleczyło się? Bo to najważniejsze, tak? Jeszcze do końca się nie wyleczyłem, więc nie mogę powiedzieć tego dokładnie, ale... Podniósł swoje lewe ramię. Ramię, które wcześniej zwisało bezwładnie obok niego i zaczął poruszać swoją dłonią. No to pięknie! Co tu się kurna dzieje? Nie wyglądało ono jakoś inaczej niż przedtem, jak było zranione. Wygląda na to, że to zadziałało. Przynajmniej nie jest to teraz już jakąś zawadą. Tak, bo tobie o to chodziło, tak? Ale to, że sprzedałeś swoje człowieczeństwo, no to nieważne. Ważne, że możesz sobie machać mieczem, tak? Jeszcze się okazuje, że w dzień nie możesz chodzić. No po prostu great. Będziesz świetną pomocą. Dzięki Bogu, no powiedzmy. Nie patrząc na ten chaos, który wydarzył się zeszłej nocy, jego marzenie, żeby ponownie poruszać swoim ramieniem, się spełniło. Jednakże... Nie możesz wyjść, kiedy świeci słońce, prawda? Czy wciąż będziesz w stanie z nami walczyć? No dokładnie, o to chodzi. Co? No. Doskonale wiedział, jak to będzie. A i tak, dobra, słuchajcie, nieważne, ja się nie będę kłócić z takim facetem, bo to szkoda zdrowia psychicznego. Jego głos był spokojny, niemal jakby go to nie obchodziło. Mam pewien pomysł. Powiedzcie wszystkim, że umarłem. Okej. Słucham, no dokładnie. Od teraz będę w specjalnym oddziale, aby przypominać wszystkim, że sukces jest możliwy. Sannan, czyś ty oszalał? Dziękuję, Nagakura, ktoś w końcu się ze mną zgodził. Czy ty w ogóle masz pojęcie, co ty mówisz? Oczywiście, że wiem. A czy ty wiesz, Nagakura? Ej. Shogun rozkazał nam, żeby wszystko to pozostało w sekrecie. Jeżeli ja umrę, to rzeczywiście pozostanie to nieodkryte. Poza tym, myśląc o tym, że możliwości tych efektów ubocznych da się jakoś pokonać albo nawet je zniszczyć, jaki powód mamy, dla którego mielibyśmy tego nie użyć? Taki, że oszalejesz i zaczniesz machać bronią i będziesz się tak dziwnie zachowywał jak wcześniej? Wydawało im się, jakby nie zgadzali się z Sannanem, chociaż nikt nic nie powiedział. Kto tak naprawdę chciałby spisać swojego własnego przyjaciela na życie w sekrecie, albo chociażby to życie w cieniu? Ale... cóż... całościowo dostaliśmy to wszystko od Shoguna. Wygląda na to, że to jest nasz jedyny wybór. Cóż, to jest to, o co ty prosiłeś, Sannan. Poza tym, przecież i tak nie jesteś typem, który by nas posłuchał. Coś w tym jest. Znacie mnie bardzo dobrze, prawda? Prawdopodobnie nie mógłbyś być bardziej pewny tego. Ejko. Hijikata wyszydził sugestie Sannana i usłyszałam, jak w jego słowa wchodzi gorzkość. W takim razie wygląda na to, że wyruszenie do nowej lokacji jest czymś, czego nie możemy już odkładać. Jeżeli mamy schować Sannana przed Itō i innymi mężczyznami, potrzebujemy więcej miejsca, a to się nie nadaje. Zgadzam się, dzięki, Saito. O, jest cudowny, naprawdę. Jeżeli mielibyśmy rozpocząć nasze poszukiwania ponownie, prawdopodobnie przeniesienie się jest coraz bardziej naglące. W porządku? Wszyscy? Nawet jeśli większość z was nie spała zbyt dobrze, musimy przejść z powrotem do naszych obowiązków. Yukimura, ty wracasz do swojego pokoju. Wiem, że niezbyt dobrze spałaś. O, czy on się nami przejął? Chyba tak. O, poczułam się doceniona. Dzięki, Hijikata. Okej, zrozumiane. Proszę mi wybaczyć. A po prostu nie chcieli kobiety, jak będą rozmawiać o swoich sprawach, także to też rozumiem. Jejku. Skłoniłam się wszystkim i po prostu wyszłam z pokoju wspólnego. Cieszę się, że Sannan jest bezpieczny, ale... sprawiło to, że tak właściwie na nowo rozkwitły niepewności. Dowiedzenie się o tej strasznej rzeczy, którą wyrabiał tutaj mój ojciec. Co się ze mną stanie? Czy ja będę bezpieczna? Właśnie takie myśli zaczęły chadzać mi po głowie, kiedy wracałam do swojego pokoju. A, zobaczymy. Kurde. Co tu się porobiło? Ja pierdzielę, chłopcy. What the fuck? Czerwiec 1865 rok. Muszę, słuchajcie, spojrzeć, w którym zaczynaliśmy, bo ja to daty, to nie moja sprawa. Także okej. Czerwiec 1865 rok. O, nasz cesarz umarł. W takim razie nasz rok przeniósł się z drugiego roku Genji do pierwszego roku Keio? Keio? Okej. Nieważne. Minęło już 3 miesiące, odkąd przenieśliśmy naszą kwaterę główną do Nishi Hongwanji. Okej. Jest tutaj o wiele więcej pokoi, ale więcej pokoi oznaczyło dalszy dystans do pokonania. Przemierzałam to prawie każdego dnia i w sumie nareszcie zaczęłam się przyzwyczaić. No po 3 miesiącach, dziewczyno. Proszę cię. Kiedy skręciłam w drogę za naszymi kwaterami, zauważyłam, że ktoś siedzi sobie w cieniu. A tutaj jesteś, Sannan. Przyniosłam twoje jedzenie. A, dziękuję. No cześć, a ty się nie powinieneś ukrywać, bo przypadkiem jesteś nieżywy? Nie ma już śniegu, a wiśnie zaczęły pięknie kwitnąć. Także jesteśmy niemal wchłaniani przez ciepło. Ja i Sannan wymieniliśmy się parą uśmiechów i... że tak powiem, wyciągnęłam moje dłonie, żeby wiaterek je przepełnił. Naprawdę ostatnio zrobiło się ciepło. Rozmowa o pogodzie, okej. Tak. Na nieszczęście większa ilość słońca jest dla mnie dosyć ciężka. Nie bardzo przejmuję się tym, czy jest gorąco. Doprawdy. Nie myślałam, żeby słońce jakoś bardzo dawało nam się we znaki, ale dla Sannana, który chował się w cieniu przez większość dnia, naprawdę musiało być to nie do zniesienia. A sam se zgotowałeś ten los, mój drogi. W noc, kiedy on się zmienił, włosy Sannana stały się białe, a jego oczy były przepełnione niemal krwią. Pięknie. Pięknie. Niedobrze się dzieje. Ale patrzenie na jego spokojny uśmiech teraz sprawiło, że ciężko mi sobie przypomnieć, jak naprawdę ta noc się odbyła. Jeżeli ktoś by mi powiedział, że był to tylko i wyłącznie zły sen, prawdopodobnie bym w to uwierzyła. Ale to nie był sen. I teraz wiem, że Sannan spędza swoje dnie ukrywając się przed słońcem, a także przed innymi. Świetne życie, nie powiem. Przez tylko moment słońce oświetliło włosy Sannana. A, pięknie. Ach. Nie bardzo wiedziałam, czy to po prostu sztuczka światła, a może to tylko mój umysł sam się ze mną bawi, ale w tym momencie jego włosy były śnieżno-białe. Coś nie tak? Wszystko, uwierz mi. Wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha, co jest dosyć miłe, tak? Okej. Nie, nic takiego. Wyglądał niemal normalnie, oczywiście. Może ja sobie to tylko wyobraziłam. Nawet jeśli tak. Przecież nie mogę zaprzeczyć temu, że był tym samym mężczyzną, który dał się ponieść zewowi krwi. Przerażenie tamtej nocy wciąż tliło się gdzieś w zakamarkach mojego serca. No pięknie. Ojejku, a co my tutaj robimy? Słuchajcie, jesteśmy na zewnątrz, nareszcie. To jest dosyć denerwujące. Okej. Niech i także będzie. Okej. Heisuke i ja zaczęliśmy sobie przechadzać się po zatłoczonych ulicach Kyoto. Wiesz, tak dawno już z tobą nie byłam na patrolu, Heisuke. Albo go nie było. Rzeczywiście, masz rację. Byłem trochę zajęty w Edo. A więc jak było, jak mnie nie było? Shinpachi i Sano za bardzo ciebie nie zadręczali, kiedy mnie nie było, prawda? Nie, no co ty, przecież oni są przemili. Nie, wszystko było okej. Byli naprawdę dla mnie mili. A? To dobrze. A więc co, udało ci się coś dowiedzieć o swoim ojcu? Znalazłaś jakieś tropy? Nie, nic z tych rzeczy. O, rozumiem. Wpadłem do twojego dawnego domu w Edo z informacjami, jakie mi dałaś, ale... no cóż... nie było w ogóle widać, żeby tam wrócił. Serio, zastanawiam się, gdzie on jest. No, my też się zastanawiamy. Jeszcze kurna, co on tutaj robił? Trzeba go jak najszybciej znaleźć. Ojku, jejku. Posępność w ekspresji Heisuke także i mi się udzieliła. Teraz ja byłam w depresji. No nie, dziewczyno! O, dziękuję, że tam zajrzałeś. Nie masz za co mi dziękować. Wiesz... To, że nie pozwalamy ci wychodzić, kiedy tylko chcesz, to kompletnie nasza wina. Heisuke? Heisuke się zatrzymał w połowie. Jakby się zaskakując, okej. Okay. Czy było zaskakujące? Od kiedy tylko wrócił do Edo, zaczął wyglądać na takiego przybitego. Hej, Heisuke. A co powiesz na to? W sumie minęło dużo czasu, odkąd byłeś w Kyoto. Wydaje ci się jakieś inne od Edo? No cóż. Czuję się, jakby to miasto się zmieniło, a także i ludzie. Ho? Zastanawiam się, co jemu chodzi po głowie. W ogóle wygląda naprawdę na takiego przybitego. Co jest, misiek? Czy coś mu się stało w Edo? Jego nagła zmiana charakteru mnie zastanowiła. Heisuke trochę się zaskoczył i nagle spojrzał na drugi koniec drogi. Stanął na swoich palcach i zaczął machać. Okej. Okej. Hej, Soji, znalazłeś tam coś? Nie? Wszystko jest w porządku. A więc z nimi teraz sobie chodzimy. W ogóle różnica pomiędzy Okitą a Heisuke jest po prostu cudowna we wzroście. Heisuke jest taki malutki. On jest chyba nawet tak dosyć, ale w naszym wzroście czy coś. Przynajmniej tak myślę. Przynajmniej możemy sobie zobaczyć, dokąd będziemy Okicie sięgać. Jakbyśmy nawet były troszeczkę niższe, no to niech będzie. Okita także był na patrolu, pomimo tego, że jego runda przebiegała po innej stronie miasta. No cóż, przynajmniej jest normalnie na razie. Jestem pewien, że rzeczy się zmienią, kiedy Shogun tutaj przyjedzie. Shogun przyjeżdża do Kyoto. No patrz. Dokładnie. Sprawia to, że Kondo jest naprawdę zestresowany. Kondo naprawdę respektuje Shoguna i Iemochi. A, rozumiem. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Prawda, Heisuke? Tak. Kondo na pewno go tak traktuje. Ho? Coś naprawdę mu się stało. Pięknie. Wpatruję się w Okitę, żeby zobaczyć, czy on coś zauważył. Halo? Co to było? Okita? Nic ci nie jest? Nic mi nie jest. Ja tylko się przeziębiłem albo coś. Okej. A, rozumiem. Proszę, uważaj na siebie. Wiesz, ja mam leki, które mogłyby pomóc na twoje przeziębienie, a więc dam ci je tylko jak wrócimy. A, tak? Dzięki. Wygląda na to, że czasem jesteś przydatna. Tylko czasem... Ha? O co chodzi? Oczy Okity niemal przeszły przeze mnie i nagle coś przyciągnęło jego uwagę po drugiej stronie. Oho! Co ty, panienko, masz na myśli, mówiąc nie? O, panie. Będziemy ratować. Ale proszę przestać. Puśćcie mnie. Jesteśmy patriotami. Walczymy każdego dnia, żeby wykopać tych obcokrajowców z naszego państwa. Jesteś nam winna jakiś mały alkohol. Albo on może i nawet... towarzystwo? Ty! Jak śmiesz tak mówić do kobiety? Po drugiej stronie... drogi, tak? Jakaś banda facetów, 3 czy 4, zaczęło nękać młodą dziewczynę, która jest bardzo podobna do nas, tak by the way. Okita, Heisuke! Widzę ich. Zostań tutaj. Tak, tak, dobrze, ja się nie będę ruszać, bo jeszcze na mnie naskoczą. Ale wyglądało na to, że Okita dotarł tam pierwszy. Ajajajajaj. Wygląda na to, że patrioci nie są już tymi, za których się mieli. A wy tak po prostu sobie rzucacie tym tytułem. Kita. Zazwyczaj ludzie odsuwali się od Okity tak szybko, jak tylko potrafili. Nikt nie chciał spotkać się z obnażonym mieczem. Oczy Ronina spojrzały na to, co nosił na sobie Okita i zesztywniał. Ty jesteś tym jednym Shinsengumi, tak? A, wygląda na to, że to ty jesteś mózgiem. A więc powiedz mi, szefie, co teraz? O Boże. Okita. Padłam. Jego usta wykrzywiły się, że tak powiem, uśmieszek predatora, tak? Drapieżnika. A jego dłoń mocniej chwyciła za rękojeść. W jego uśmiechu nie było nic przyjemnego. Był to niemal zastygły grymas i nagle Ronini zrobili się biali. Może nie do końca pozbyli się swojego zachowania, ale wyglądało na to, że coś im tutaj przeszkadzało. Okita. Cholera jasna. Spieprzaj stąd, ty lizo... dupcu. Tak. Ja tu nie będę przeklinać, bo jeżeli będę przeklinać, to YouTube zdejmie materiał, także jeżeli ktoś chce jakieś przekleństwa, to proszę bardzo, są wypisane na na naszym tego ekranie, a ja z racji tego, że ja sama nie przeklinam, także wiecie, ja się będę tak dosyć ładnie wysławiać, tak. Zamknąć się, jeżeli naprawdę chcecie żyć, może sami byście posłuchali swojej rady. Widok dwóch Shinsengumi stojących ramię w ramię wystraszył mężczyzn. Niech was cholera! Resztki koloru uciekły z ich twarzy, kiedy oni podkulili ogony i uciekli. No pięknie. Jeżeli oni mają po prostu od razu uciekać za każdym razem, jak nas zobaczą, w takim razie nie powinni w ogóle starać się rozpocząć z nami bójki, tak? Nie będziecie za nimi lecieć? Aresztować ich? A za co niby mielibyśmy ich aresztować? Nie spodziewałem się po tobie, że będziesz, że tak powiem, rządzić taką żelazną ręką. Ja tam w ogóle to nie mam nic do powiedzenia, ale no że tak powiem, harasowanie kobiety, no, nie jest złe? Nie chciałam, żeby to tak zabrzmiało. Dziękuję za uratowanie mnie. No szkurna wygląda jak Chizuru, tylko bardziej kobieca. Nazywam się Kaoru Nagumo. Okej, poczekaj kobieto, bo ja cię muszę sprawdzić. Dobra, dobra. W sumie nic ciekawego. Okej. Patrzyłam, jak kobieta kłania się Okicie. Ona była taka dostojna, taka kobieca. Była także ubrana jak kobieta. Wątpię, żebym ja mogła kiedykolwiek wyglądać tak elegancko. Gdybyś miała ładne kimono, to pewnie. W ogóle śliczna ma ta kimono, ta dziewczyna. Po prostu piękne. Okita? Co się dzieje? Coś się przybliżyłeś? Nagle zaczęłam czuć sama do siebie niechęć, kiedy nagle dłoń Okity dotknęła mojego ramienia. Wow, Okita? Uspokój się, dzieciaku, po prostu chodź i stań obok niej. Okej. To my, ale jesteśmy ładne. No, patrzcie, no prawie identyczne, nawet oczy mamy takie same i włosy, i te tutaj spadające, no. Ej, Chizuru, proszę cię, jak oni nie widzą, że ty jesteś tą kobietą, to ja nie wiem, naprawdę. Postawił mnie obok dziewczyny, którą przed chwilą uratowaliśmy. Zaraz potem wziął krok w tył i zaczął dotykać się po policzku, myśląc. Okita? Spojrzałam nerwowo na dziewczynę i starałam się do niej miło uśmiechnąć, nieważne co by się tutaj działo. Sposób, w jaki się do mnie uśmiechnęła, był piękny. ale coś w nim wydawało mi się dziwne. Wydawała się znajoma. No spójrz na siebie i na nią. Tak, jak myślałem. Wyglądacie niemal tak samo. Wyglądamy podobnie. I nagle zdałam sobie z tego sprawę, że wyglądała ona identycznie jak to, co widziałam w lustrze. Naprawdę? Ja tam w ogóle nie widzę żadnego podobieństwa. Dzięki, Heisuke. No coś, ty przecież są niemal identyczne. Ubierz tego dzieciaka tak jak dziewczynę i powiem ci, że nie będziesz mógł ich odróżnić. Dzięki, Okita. Okita, wygląda na to, że ona jest troszkę tym przejęta. Musiałam coś powiedzieć, ale co? Chyba wygląda, że nawet ona przejrzała przez moje zagubienie. A może było tutaj cokolwiek innego? Chciałabym wam podziękować odpowiednio, ale boję się, że złapaliście mnie w samym środku wypełniania przeze mnie obowiązków. Proszę wybaczcie mi moją niestosowność. Mam nadzieję, że wam się odwdzięczę w przyszłości. Okito z Shinsengumi. A ty won z łapami! W ogóle cię nie znam, a nie dotykasz żadnego z moich facetów, rozumiemy się? Tak? I właśnie z tym dziewczyna, która nazwała siebie Kaoru, zniknęła pośród ludzi w Kyoto. Nawet jeśli jej już tutaj nie było, jakaś dziwna aura wciąż się tutaj utrzymywała. Hehehe, wygląda na to, że spodobałeś jej się, Soji. Heisuke, please. Tak myślisz, Heisuke? Masz naprawdę jeszcze dużo do zrobienia, żeby być na poziomie Sano. A co Sano, taki ten? Podrywacz? Przepraszam, a co ten by miał znaczyć? Ich przekomarzanki kontynuowały się, ale mój umysł był kompletnie gdzie indziej. Ostatniej nocy padający deszcz pozostawił po sobie kałuże i kiedy szliśmy drogą, a ja patrzyłam się w nie, widziałam dziwną dziewczynę, która niemal wyglądała tak jak ja. Kaoru, Wiejący wiatr spowodował, że woda w kałuży się zmarszczyła. Hej, idziemy? Okej, jasne, idę. Odwróciłam się i zaczęłam iść w stronę Heisuke i Okity, którzy już wracali do naszych kwater głównych. Jejku, jejku. Dobra, kochani, słuchajcie, na dzisiaj starczy. Oj, co tu się dzieje? Ja pierdzielę, w ogóle nie spodziewałam się czegoś takiego. I gdzie jest nasz piękny Ibuś, no ale dobra. Słuchajcie, ja wam na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało, tak jak mi. I ja zaraz lecę nagrywać dalej, bo słuchajcie, mam dzisiaj trochę dnia wolnego, także trzymajcie się. Pa, pa!